W Suwałkach, tak jak w całym kraju, epidemia koronawirusa zmieniła środowe święto niepodległości. Nie odbyły się oficjalne uroczystości. Delegacja władz miasta złożyła kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. W konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra odprawiona została msza święta w intencji suwalczan. Ulice i najważniejsze miejsca w Suwałkach ozdobione zostały flagami i chryzantemami. Oficjalne obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości są w tym roku skromniejsze, bo obostrzenia związane z koronawirusem obowiązują wszystkich, mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. W tym roku rzeczywiście poprzez pandemię te obchody wyglądają inaczej, symbolicznie wyglądają, ale tradycyjnie spotykamy się tutaj pod pomnikiem POW-u na cmentarzu przy ulicy Bokałorzeskiej, żeby zapalić znicz, żeby złożyć wiązankę kwiatów w hołdzie naszym bohaterom, lokalnym bohaterom, którzy oddali swoje życie za wolną Suwalszczyznę, za wolne Suwałki. To jest w sferze takiej symbolicznej w tym roku z uwagi na to, że niestety, ale liczniejszych zgromadzeń nie możemy organizować, ale w ten sposób chcemy zaakcentować, że pamiętamy o ludziach, którzy przyczynili się do odzyskania po 123 latach niepodległości przez Polskę. Pamiętamy o naszych bohaterach i w ten sposób właśnie oddajemy im cześć. Inną niż dotychczas formę przyjął Młodzieżowy Marsz Niepodległości w Suwałkach. Od 14 lat młodzież zbierała się na mszy świętej w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra, skąd przechodziła pod Dąb Wolności w Parku Konstytucji 3 maja, a następnie pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej. W tym roku było inaczej. Odbył się Suwalski Rajd Niepodległości. Uczestnicy samochodami, motorami i rowerami przejechali z północy miasta na parking przy Stadionie Miejskim, gdzie odśpiewali hymn. O szczegółach mówi Sylwia Urbanowicz, która od lat przewodniczy Młodzieżowemu Marszowi Niepodległości. W tym roku nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby kogokolwiek narażać na jakiekolwiek restrykcje, a tym bardziej, że narażać pod względem zdrowotnym, prawda, czy też prawnym. To jest rajd. Rajd Niepodległości w Suwałkach. To już jest 15 tak naprawdę Marsz Niepodległości w Suwałkach. W tym roku w zmienionej formie, wiadomo dlaczego, natomiast to święto jest czymś niesamowitym dla nas, dla Polaków. Powinniśmy to zawsze pielęgnować, o tym pamiętać. I nie możemy sobie pozwolić na bierność. To jest bardzo ważne, żebyśmy czuli przywiązanie do tych narodowych wartości, żebyśmy pamiętali, skąd jesteśmy, ile kosztowała nas ta wolność. I jesteśmy to po prostu dłużni dla poprzednich pokoleń Polaków, ale też dla młodych ludzi, którzy dorastają, którzy na to patrzą i którzy powinni być dumni z naszego kraju i z jego mieszkańców. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami zakazane są wszelkie zgromadzenia powyżej 5 osób.